Między innymi święta Wielkiej Nocy dla osób samotnych to trudny czas, dlatego coraz częściej takie osoby decydują się na spędzanie świąt tam, gdzie nie będą sami i będą czuły się potrzebne. Bo w domu to każdy siedzi samotnie, skrępowany jest, a tutaj są dla ludzi właśnie w takim wieku, którzy mogą spędzić czas wszyscy razem. No, czy na przykład Boże Narodzenie jest takie przykre dla starszych ludzi, a jednak starsi ludzie tutaj mają to śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem. Jest takie przyjemne, że ta starsza osoba nie jest w domu samotna, tylko jest między ludźmi, między otoczeniem. Często osoby, które odwiedzają Szczawno-Zdrój, powracają tutaj i proponują swoim znajomym taką właśnie formę wypoczynku świątecznego. Jestem samotna i po prostu namówili mnie tutaj na przyjazd. Jestem teraz po raz drugi i jestem zadowolona, szczęśliwa, bo w domu byłabym sama. Jestem naprawdę sama. Do Funduszów Czasów Pracowniczych co roku przyjeżdża liczne grono osób, po kilkadziesiąt osób, zarówno na święta Bożego Narodzenia, jak i na święta Wielkiej Nocy. W dobie pośpiechu taka forma wypoczynku jest preferowana, jest częściej wybierana i to przez osoby starsze, niekoniecznie samotne. Ale są też tacy ludzie, u których tradycją jest spędzanie świąt w pensjonatach czy też w domach wczasowych, gdzie panuje świetna atmosfera. Od kilkudziesięciu lat spędzamy święta zawsze poza domem, czyli w takich albo pensjonatach, albo domach jakichś wczasowych, hotelach. No to zdecydowaliśmy się, że tu będziemy przyjeżdżać i jesteśmy już czwarty raz. No my spędzamy tutaj czas bardzo mile. Przede wszystkim atmosfera jest odpowiednia. Sami odpoczywamy spokojnie, nie zakłócamy nikomu spokoju i czujemy się tu dobrze. Ważną sprawą jest również odpoczynek. Jak widać, nie każdemu odpowiada szał przedświątecznych zakupów. Nasza tradycja odwieczna, także ta ostatnia świecka, nakazuje, aby święta były sowite. A to wymaga biegania po sklepach, kupowania. Przeważnie kupuje się więcej niż się zje. Potem trzeba stać przy kuchni, gotować, pitrasić, a resztę wyrzucić. Natomiast tu okazja spotkania młodych ludzi w naszym wieku, którzy też uciekają z domu po to, żeby być z innymi, podadzą do stołu z reguły smacznie. To jest najlepszy sposób na odpoczynek. Pobyt w Szczawnie-Zdroju może spowodować, że nawet daleko od rodziny możemy czuć się jak w domu. Czujemy się swobodnie i czujemy się tak jak w rodzinie. I tak samo z panią, z wszystkimi innymi staramy się tak jakby w rodzinnym gronie spędzić te święta.